Końcówka lat 90. była dla fanów rajdów samochodowych jak sklep z zabawkami dla małego dziecka. W stawce mieliśmy jeszcze gwiazdy startujące w grupie B i pamiętające początki grupy A, a także całą plejadę młodych gniewnych, których czas dopiero miał nadejść. Walka była szalenie zacięta, ale tym, co jeszcze bardziej przyciągało kibiców do sportu, była różnorodność, jaka panowała wśród producentów, gdzie najlepiej radzili sobie Japończycy z Subaru, Mitsubishi oraz Toyoty. Ta ostatnia w klasie WRC walczyła rajdową Corollą, z której korzystali Didier Auriol oraz Carlos Sainz. Była to konstrukcja na tyle udana, że jeszcze kilka lat później w rękach wprawnych kierowców nieźle potrafiła namieszać w czołówce. Doczekała się nawet drogowego hot hatcha. No dobra, z tym hot to może trochę na wyrost, no bo był raczej ciepławy niż gorący, no ale zawsze coś. W każdym razie dziś poznamy historię Corolli G6R, samochodu tak rzadkiego, że nawet najwięksi fani Toyoty często o nim zapominają. Ósmą generację Corolli można w skrócie opisać, tak samo jak wszystkie poprzednie 7 jej wcieleń, czyli prosty, praktyczny i do bólu niezawodny japoński kompakt. A jednak jego historia jest bardziej skomplikowana, niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Tak naprawdę największy wpływ na ostateczny kształt japońskiego bestsellera miała sytuacja gospodarcza Japonii na początku lat 90. Oczywiście składało się na to wiele czynników. Ja postaram się to w miarę streścić. Jak zapewne wiecie, po II wojnie światowej naturalnie nie było tam zbyt kolorowo, ale dzielni Japończycy ostro zabrali się do roboty i to przyniosło trwający od połowy lat 50. tak zwany cud gospodarczy. Wtedy jeszcze nikt nie zdawał sobie z tego sprawy, ale już wkrótce cały świat miał rzucić się na japońskie telewizory, konsole do gier, aparaty fotograficzne, zabawki, no i oczywiście samochody. To napędzało kolejne inwestycje, które najczęściej finansowane były korzystnymi kredytami udzielanymi przez banki. Kulminacja nastąpiła w latach 80., kiedy to japońskie firmy były tak mocne, że było je stać na praktycznie wszystko, więc ochotą realizowały nawet najbardziej szalone projekty. Biorąc przy tym kolejne kredyty oczywiście. Czy wiecie, ilu japońskich producentów mieściło się w top 50 największych firm świata pod koniec tej dekady? Ponad 30. Naturalnie nikt nie wierzył, że kiedyś może się to zmienić, aż pewnego dnia ta pompowana przez dekady bańka pękła, powodując najpierw krach japońskiej giełdy, a w jego następstwie ciągnący się od początku lat 90. kryzys, z którego tak naprawdę do dzisiaj się nie wygrzebano. Po tym wszystkim pewnie będziecie w ciężkim szoku, jeżeli powiem, że najważniejszym założeniem projektu była minimalizacja kosztów, co z kolei wymusiło przejęcie wielu rozwiązań z poprzednika. Na szczęście nikt nie wpadł na to, żeby oszczędzać na jakości, dlatego Corolla dalej mogła służyć za wzór. Teraz więc pozostało dopracować kilka detali i opakować to wszystko w nowe nadwozie, ale w tym miejscu cały plan z kosztami trochę poszedł w... sami wiecie gdzie. Dziś samochody projektuje się w taki sposób, żeby można je było sprzedawać w zasadzie bez większych korekt na całym świecie. To trochę tak jak z Big Maciem, który powinien wyglądać tak samo w Krakowie, jak i w Tokio. Ale dawniej w świecie motoryzacji nie było to tak oczywiste. I Toyota w przypadku Corolli E11 też postanowiła sobie namieszać. W rezultacie tak Corolla wyglądała w Japonii, tak w Stanach Zjednoczonych, a tak u nas. Naturalnie chodziło o zaspokojenie potrzeb każdego z rynków, a to ostatnie wcielenie było najbardziej radykalnym odejściem od dotychczas konserwatywnego wizerunku Corolli. Największe kontrowersje wzbudzał oczywiście przód, który zdaniem niektórych przypomina jakiegoś owada, a dla mnie to jest po prostu taki trochę zagubiony kuzyn Multipli. Ale klientom raczej to nie przeszkadzało, bo ci rzucili się do salonów i ósma generacja w spokoju śrubowała rekordy sprzedaży. Na rodzimym rynku model dostępny był już od 1995 roku, ale w Europie należało poczekać jeszcze 2 lata. Podobnie jak poprzednik, nowa Corolla była dostępna w kilku wersjach nadwoziowych, w tym jako 5-drzwiowy liftback, praktyczny kombi, stateczny sedan i 3-drzwiowy hatchback, który miał zostać następcą kultowej Celiki w rajdowych mistrzostwach świata. Ale najpierw auto musiało spełnić wymogi homologacji i za to z grubsza odpowiedzialna była wersja G6. Wyróżniały ją przede wszystkim 6-obiegowa skrzynia biegów, hamulce tarczowe na obu osiach i kilka stylistycznych smaczków. Jednak zapędy kierowców skuszonych bardziej agresywnym wyglądem były temperowane przez napęd, a konkretnie benzynowe 1.6 rozwijające tylko 110 koni. Już w tamtych czasach 10 sekund do setki w klasie kompaktów nie robiło żadnego wrażenia,
No ale przynajmniej Corolla nie rujnowała portfela tak skutecznie jak konkurenci. Co innego, rajdowa wersja, która przejęła praktycznie cały napęd po wspomnianej celice. Początki były spokojne, ale fabryczny zespół błyskawicznie złapał wiatr w żagle. W 1998 roku Carlos Sainz i jego Corolla spisywali się po prostu znakomicie, a o tytule mistrzowskim miała zadecydować ostatnia runda Wielkiej Brytanii. Ta z kolei rozpoczęła się od prezentu dla hiszpańskiego kierowcy, bo już w pierwszym dniu rajdu w takich okolicznościach z rywalizacji wypada as Mitsubishi Tomi Makinen. W tej sytuacji Carlos musiał już tylko dojechać do mety, ale dosłownie na ostatnich metrach rajdu wydarzyło się to. Bezsilna reakcja załogi i smutny spacer Carlosa w kierunku mety przeszły do historii sportu, a on sam już nigdy nie był tak blisko zdobycia swojego trzeciego tytułu. W kolejnym sezonie Corolla nie była już tak szybka jak wcześniej, ale solidna zespołowa jazda pozwoliła na zdobycie tytułu mistrza świata wśród konstruktorów. Po czym Toyota wycofała się z rajdów, bo postanowiła pompować grupę miliony w zespół Formuły 1. Patrząc na jego losy, chyba lepiej było zostać przy rajdach. Zanim jednak Japończycy na stałe zmienili obraz swoich zainteresowań, to postanowili uczcić ten sukces, wypuszczając na rynek limitowaną wersję G6R. Czyli w zasadzie to samo co wersja G6, tylko trochę lepsze. Zmiany nie były może kolosalne, ale na pewno znaczące. Przede wszystkim poprawiono to, jak samochód spisywał się w zakrętach, głównie dzięki usztywnionemu i obniżonemu o 20 mm zawieszeniu. Oprócz oczywistych dodatków stylistycznych dołożono też aluminiową maskę, pod którą niestety dalej było tylko 110 koni, co w sumie jest wielkim rozczarowaniem, bo Toyota w Japonii oferowała przecież świetne, sporo mocniejsze silniki 4 AGE, które tutaj pasowałyby wręcz idealnie. No ale zawsze można zrobić słapa. Pod warunkiem, że w ogóle uda wam się znaleźć jakąś Corolla G6R, bo jak już wspominałem, była to wersja limitowana i na rynek krótkiej listy europejskich krajów trafiła część z 2,5 tysiąca sztuk. To zaś stawia ją na trzecim miejscu najrzadszych usportowionych wersji Corolli E11, tuż zaoferowaną tylko w Niemczech G6S Toyota Team Europe oraz zrobioną specjalnie na rynek australijski wersją Sportivo z większym turbodoładowanym 1.8 pod maską. Kolejna generacja zadebiutowała w 2001 roku i też doczekała się swojej usportowionej wersji, ale to już temat na inną okazję. A na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.